Na pewno chcielibyśmy rozbudować część usługową, być może kręgielnia, być może fitness. To będzie grubo ponad 170 tysięcy metrów kwadratowych. Opowiada dyrektor pasażu Grunwaldzkiego Maciej Sanetra. Pasaż chce być największą galerią handlową w mieście, ale po piętach już depcze mu nowa konkurencja. Na Maślicach przy stadionie ma bowiem wyrosnąć Galeria Śląska Wrocław. To będzie największa galeria, większa od Galerii Grunwaldzkiej. Wrocław ciągle jest na tyle dużym rynkiem, by pomieścić nowe obiekty, ocenia Malwina Wrotnia z portalu bankier.pl. Paradoks, wydaje się, że mamy ich już dosyć, a z drugiej strony okazuje się, że my jako mieszkańcy nadal potrzebujemy tego typu miejsc. A sami wrocławianie? Niektórzy nie mogą się już wszystkich galerii doliczyć. Arkady Dominikańska, Legnicka. Dużo ich jest w mieście? 3, 4, 5. Sporo. Więcej niż domów mieszkalnych przypada.